Dobra, dzisiaj taki filmik na temat YouTube'a i Gris Monkey do obsługi skryptów. JavaScript. Jak wiemy, YouTube czasami wprowadza zmiany, niekoniecznie na dobre. I usunął taką opcję jak obracania wideo, gdzie to jest bardzo przydatne w przypadku, gdy nagrywamy na przykład komórką i nagramy obraz, że jest tak pionowo, a po boku mamy dwa pasy czarne. I to wygląda katastrofalnie na dużym ekranie jakimś. A dzięki tej opcji, która kiedyś była dostępna w starej wersji edytora wideo, mogliśmy sobie ten obraz wideo obracać w lewo i w prawo. I właśnie ten skrypt ma za zadanie przywrócenie tych przycisków. Plus jeszcze dodałem sobie opcję, że przekierowuje mnie z nowej wersji YouTube twórców do starej, bo ta nowa mi jakoś tak średnio podchodzi. I zobaczmy, jak ten skrypt działa. On jest włączony teraz. W tym celu klikam sobie tutaj na studio twórców, gdzie bym domyślnie został przekierowany do nowej wersji. Zobaczycie, co się stanie. Widzicie, studio YouTube.com to jest niby nowa. I skrypt już mnie automatycznie przekierował do starej wersji. I teraz weźmy sobie filmik. Zobaczmy, czy te przyciski do obracania wideo będą dostępne. Filmy, ulepszenia. No i widzicie, mamy obróć w lewo, obróć w prawo. I pokażę Wam na przykład, obracam teraz go w prawo. Widzicie? Tak nakręciłem właśnie ostatnio filmik, który wrzuciłem na YouTube'a. Jak to włączyłem na telewizorze 55 cali, to po prostu to tragicznie wyglądało. Tutaj pas czarny po lewej, po prawej drugi pas czarny. Marnotrawstwo miejsca jak cholera. No i co? I nie było tych przycisków i zacząłem szukać informacji. I tak doszłem do tego, że znalazłem, że YouTube je usunął. Jak je można przywrócić. Oczywiście można je przywrócić w ten sposób. Pokazywał gościu, że klikamy tutaj, zbadaj element strony. Teraz Wam pokażę, jak on to pokazywał na filmiku. I tutaj mamy właśnie różne takie opcje strony, gdzie zmieniał parametr, który przywracał jakby ukryte przyciski. No ale pomyślałem sobie, ok, no klikać tak non-stop te źródło HTML-u i zmieniać tą opcję, żeby dostać się do tych przycisków, no trochę do bani, tak? Dlatego po to został stworzony Gris Monkey, żeby nam to automatyzować wszystko. No i napisałem taki prosty kodzik, który właśnie pozwala manipulacją obrazu w lewo lub w prawo. Sprawdza się to świetnie. Teraz nie będę zapisywał, bo już mam go zapisanego poprawnie na całą szerokość 16:9, ale jest to genialny sposób. Przydaje w kwestii, gdy kręcimy na przykład telefonem i nagramy z takimi pasami po boku. No i to by było na tyle. Skrypt działa elegancko. Mam nadzieję, że komuś może takie informacje się przydadzą. To było na tyle. Pozdrawiam.